Świnickie lodowisko dostaje 2 miliony złotych dofinansowania. Na co zostaną te pieniądze przeznaczone? Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację lodowiska, a otrzymane dofinansowanie z ministerstwa to pokłosie naszej wcześniejszej decyzji o współorganizacji w Świdnicy The World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, które, przypomnę, odbędą się w lipcu przyszłego roku, a w naszym mieście rozegrane zostaną zawody w hokeju na rolkach i łyżwiarstwie figurowym na rolkach, a areną zmagań sportowców będzie właśnie hala lodowiska. Dzięki tym środkom hala zostanie zmodernizowana, a po zakończeniu igrzysk świdniczanie będą mogli z niej korzystać. A skąd te dofinansowania? Z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.